Jak ją zobaczyłem pierwszy raz na treningu, to wiedziałem, że z niej będzie zawodniczka, bo tutaj takich właśnie dobrych zawodników wyczuwa się po prostu. Charakter, jej charakter wskazywał na to, że po prostu będzie dobra w tym, co robi. Ona zaczęła trenować jeszcze przede mną, zanim w ogóle jeszcze klub prowadzony przez Marka Sobonia zaczął istnieć. Ona już trenowała kilka lat nawet chyba do tyłu, na pewno dwa. No ale od początku była bardzo taką zdyscyplinowaną zawodniczką. No zawsze patrzyłam na nią jako na osobę, którą chciałabym naśladować. Zaczynała 5 lat temu, 6 w sumie dokładnie, na początku 2006 roku, także ona jest tutaj pierwszą zawodniczką. Również były inne dziewczęta, no ale które w międzyczasie odpadły. Sandra jako jedyna, twardy charakter, wytrwała tak długi okres czasu, no i są efekty. Miałam wtedy 16 lat i zawsze podobały mi się sporty walki. Zawsze od małego chciałam trenować kickboxing, ale na początku w Kielcach go nie było. No ale jak już miałam to 16 lat, moi koledzy zaczęli chodzić i poprosiłam ich, żeby mnie wzięli na trening i poszłam na pierwszy trening, już wiedziałam, że to jest to, że chcę to trenować i tak zostałam. Pierwszy trening pamiętam, byłam w grupie takiej początkującej i pamiętam, że było dla mnie to dużym takim wysiłkiem fizycznym, bo jeszcze wiadomo, że nie byłam tak przygotowana, a tam się czasami już niedobrze robiło tego treningu, ale nie chciałam przestać i tam z wszystkimi równo robiłam, a wyszłam zmęczona, a na drugi dzień to wszystko mnie bolało, każdy mięsień czułam. Moja mama była zadowolona, mówiła nawet, że woli, żebym to trenowała, niż mam siedzieć pod blokiem, nic nie robić i wiadomo, nie rozwijać się, to nie, no ogólnie tam na początku też nie mówiłam wszystkim tam znajomym, czy w szkole, że chodzę gdzieś na jakieś treningi, czy coś. Czasami ktoś się pytał, a dlaczego masz siniaki na ręce? Ja mówię, a bo się gdzieś tam uderzyłam, a później już czasem to wychodziło. Jak już też zdobyłam pierwszy raz Mistrzostwo Polski, no to już się każdy dowiedział już z gazety później. Droga do sukcesu jest bardzo ciężka, także tutaj trzeba po prostu swoje włożyć, żeby później coś z tego było, także tutaj nie ma nic za darmo i ona sobie z tego zdaje sprawę. No i jakoś to zaciska zęby, jest chwila zwątpienia na treningu, ale później już po treningu jest wszystko okej. Naprawdę są ciężkie treningi i jest duże obciążenie i psychiczne, i fizyczne, no i czasami ma się dosyć. Przychodzi się do domu czy po treningu i na przykład jak się coś nie uda, czy się na przykład walkę czasami przegram, to się mówi, kurde, po co mi to, albo coś boli często, no i się ma takie dołki czasami. Pamiętam swoją pierwszą walkę i też pamiętam, kiedy zdobyłam pierwszy raz Mistrzostwo Polski. To było wtedy, jak już zdobyłam to Mistrzostwo Polski, to od tamtej pory w sumie z każdej imprezy przyjeżdżam z medalem. To było taka, że tą granicę już pokonałam, tą siebie, tą samą siebie. Że wygrałam, że stać mnie na to, że mogę walczyć z najlepszymi zawodniczkami i to było wtedy takie, to dodało mi taki skrzydeł i od tamtej pory już coraz wyżej. Ma sukcesy i w kickboxingu, i w tym boksie, to jest wszechstronną zawodniczką, co najważniejsze jest młodą dziewczyną, jest wybijającą się zawodniczką i w boksie, i w kickboxingu. Sandra teraz przestawiła się na boks, także tutaj trenujemy teraz aktualnie boks. Chociaż nie rezygnujemy z kickboxingu, także tutaj starty w kickboxingu też będą w tym roku i na początku marca w Mistrzostwach Polski, ale generalnie zajmuję się boksem.
chcę się udzielić w kickboxingu, startować, ale na razie no, muszę się skupić na boksie. Nie mogę mieszać dwóch dyscyplin, bo jeśli będę je mieszała, no to nie, no, trudno by to było pogodzić. Sandra postawiła wszystko na jedną kartę, tak trzeba powiedzieć, bo z wybitnej kickbokserki zmieniła się na razie bardzo dobrą bokserkę. Wie, że aby pojechać na Igrzyska Olimpijskie, czyli na imprezę, którą wszyscy sportowcy traktują i stawiają najwyżej w hierarchii, no musi boksować. I boksuje całkiem dobrze, aczkolwiek w Karolinie Michalczuk ma niezwykle groźną przeciwniczkę. Kwalifikacja na Olimpiadę jest na Mistrzostwach Świata, a którą zawodniczkę się wystawi na Mistrzostwa Świata w wadze właśnie olimpijskiej, no to decyduje trener kadry narodowej, Leszek Piotrowski. Właśnie jeszcze nie wiadomo, która z nich po prostu będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w kategorii olimpijskiej, także Sandra tutaj ma naprawdę bardzo duże szanse. No one obydwie niestety muszą startować w wadze 51 kg, a tylko jedna pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Sama kwalifikacja na Olimpiadę to już będzie naprawdę bardzo, bardzo duże przeżycie dla niej, dla mnie jeszcze większe, także naprawdę coś niesamowitego było. Sandra jest niezwykle poukładaną zawodniczką w ringu, a to niezwykle pomaga. Walczy w bardzo przemyślany sposób. Strategia, którą sobie opracowuje z trenerem, czasami pozwala gdzieś tam w cień odsunąć techniczne jeszcze jakieś braki Sandry, jeżeli chodzi o boks, i mam nadzieję, że to też przyniesie jakiś efekt. Dziewczyny, które z nią boksowały, mówią, że jej ciosy czuć. No ma wyczucie, wie kiedy uderzyć, dobrze bije z kontry, dobrze chodzi na nogach, ma to z kickboxingu. No i myślę, że jakby skupiła się na boksie, bo jeszcze troszkę się przestawia z kickboxingu, to będzie naprawdę bardzo dobrą zawodniczką. Sandra ma tutaj właśnie ten atut, że nie wiedzą, jak ona walczy tak naprawdę. Bo jest po prostu ona od dwóch lat w boksie, także że to jest właśnie moim zdaniem też takim sporym atutem. Na pewno tam sporo osób wie, zna nazwisko i tak dalej, pewnie gdzieś tam z gazet, ale nie mam jakiegoś tam problemu, czy tam idę i mnie ludzie rozpoznają. Czasami się zdarzy, ale nie ma tego, że wyjdę i Sandra Drawik. Zresztą to mi bardzo pasuje, bo nie wiem, czy aż tak chciałabym być popularna. Ale no, ludzie kojarzą i to jest miłe, ale nie mam jakichś tam większych problemów, żeby tak mnie rozpoznawano. Popatrzyłem na Sandrę, to mówię, to nie jednemu chłopakowi by wlała dziewczyna normalnie. No naprawdę jest wszechstronna i to jak dojdzie, to nie popuści. Góra, dół, zasuwa jak nie wiem. Tutaj studia jeszcze przed nią, muszę skończyć studia. Zobaczymy, jak tutaj będzie właśnie ze sponsorami, ze stypendiami, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Ona jest studentką, na razie utrzymuje się ze stypendium, ze związku bokserskiego, ale to są po prostu nieduże pieniądze i też tutaj szukamy sponsorów, jakichś takich indywidualnych osób, które mogą nas pomóc, a przynajmniej Sandrę.
sportowe marzenia, żeby się piąć w górę. No, teraz jest olimpiada, no, trzeba ciężko pracować i się zobaczy. Przecież dla każdego sportowca jest olimpiada.